Szanowny panie marszałku, bardzo dziękuję za możliwość zgłoszenia wniosku formalnego, zwołania kolegium. Chciałbym poruszyć sprawę niezwykle istotną z organizacji pracy Sejmu. Szanowni państwo, skandalem jest to, kiedy pracujemy nad jedną z najpoważniejszych ustaw dotyczących przyszłości ochrony zwierząt, 11 godzin non-stop w Komisji Rolnictwa, kiedy dochodzi do sytuacji takiej, w której jeden z najpoważniejszych elementów tej ustawy, ubój rytualny, jest jednak utrzymany głosami Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, kiedy niezwykle istotne elementy, takie jak zabezpieczenie zwierząt w postaci chipowania, elementów, które może uchronić tysiące, dziesiątki tysięcy zwierząt, jest po prostu odrzucane, bo zwyczajnie brakuje czasu, kiedy służby prawne nie są w stanie ocenić naszych poprawek, kiedy elementy takie jak chociażby zaprzestanie ciężkiej pracy, koni, które giną, umierają na morskim łuku, są po prostu odrzucane. Tak się po prostu nie da pracować. Mamy na to dzisiejszy dzień i szereg elementów, które po prostu nie przejdzie z uwagi na złą organizację pracy komisji. Apeluję o to, panie marszałku, jest pan członkiem kolegium, aby tą pracę uporządkować w imię ochrony praw zwierząt i tego, co możemy jako Sejm wnieść do tej polskiej ważnej ustawy w tym czasie. Dziękuję. Dobra.